Po drodze tak wygląda komisariat na ulicy Wrocławskiej w Białymstoku, który Krzysiek często odwiedza. Dzwoni nieznany telefon. Ktoś do Krzyśka dzwoni. Będę odbierać. Halo! Halo! Serdecznie pozdrawiam. Cia! To ich praca, tak samo jak jest to moja praca. Ta. Pozdrawiam i Major ostatnio nie zdarza problemów policji. A nie wiem, jeszcze nie ziemi. Ja bardzo kulturalnie z nimi po prostu rozmawiam. Ja niczego nie mówię i po prostu to jest ich praca. Tak samo jak ja nagrywam, to jest moja praca. Ta. Oni też podatki płacą, ja płacę i po prostu porządki, każdy musi zarabiać na swoje... A Krzysiek sobie robi żarty tutaj z nieznanego numeru, który do niego dzwoni, fan jakiś. Ale Krzysiek to nie za bardzo zadowolony z policji jest tutaj, wrocławski chyba. Trochę go nie słuchają. A pamiętacie chłopaki taką aferę, jak tutaj było tak, że nas Sklepacki właśnie udusili człowieka i potem zamieszki były? A ja pamiętam. Pamiętasz, Major? Tak. Tak. My byliśmy tam, ile było straży miejskiej, policji, całe te... Halo! Właśnie. No słuchajcie, to tak jak w Stanach Zjednoczonych było, że 50 osób szturmowało ten komisariat. Zadań pójdzie na mnie, dobra? Rzucali butelkami i ileś osób potem... Dobra, na razie. W ogóle. No, taka historia. Ja też słyszałem i wiem. No. Bo ja nagrywałem, jak... Tu był napad, nie napad, ale cała jednostka policji wojewódzka, miejska, jeszcze innych jednostek przyjechali i chronili tą. Bo była głupota ze strony, powiem tak, policji i karetki pogotowia. Ze strony policji nie umiała, zwalała na karetkę, że ten człowiek chce napaść. Karetka na policję, tak, bo oni przyjechali po niego, bo miał padaczkę, a nie wiedzieli, bo młodzi policjantka i policjant i później karetka powiedziała, wieście wy, oni chcieli wziąć kajdanki, przyducili, serce stanęło i koniec. No. Tak. A przy padaczce nie trzeba, powiem tak, padać na człowieka, tylko trzeba od razu szukać historię choroby. A tam była taka dziewczyna, że nie wiedziała, gdzie jego karty informacyjne leczenia szpitala, bo on przebywał nie w domu, tylko u dziewczyny, nie miał kart przy sobie informacyjnych, nie miał nic, tylko dowód osobisty miał i portfel. I tam złapała jego, ani leków, ani niczego nie miał, złapała jego padaczka. I że padaczka, że taka choroba, nie daj Chryste Panie, że rzuca się człowiek do ludzi, pada, bije ob ścianę głową, nogami bije, rękami bije, że nie wiadomo, co się z człowiekiem wtedy dzieje. No i się skończyło tragedią, ale dzisiaj generalnie życzymy policjantom wesołych świąt mimo wszystko. No i zdrowia. I zdrowia, i szczęścia. I smacznego jajka. I tak, po prostu, żeby po prostu... No o, panie, wyjdźcie policjanci, niech pan Jezus was poprosi. Żeby ich po prostu cały świat, żeby zwalczył tą chorobę. Ja weź tam. I to jest dobre zakończenie. No i tyle, i pozdrawiamy was widzowie i na razie. Na razie.